Słuchajcie, to jest czwarty Mavic Pro, którym latam i już mogę trochę powiedzieć na ten temat. Latam w sumie może z 8 miesięcy Mavicami 2 Pro, różnymi, przeróżnymi, od różnych kolegów, które wypożyczałem, ale też które koledzy mi zostawili w zamian za innego drona. I mogę powiedzieć, że jest tutaj szereg różnych cech i niesamowitych spakowanych tutaj feature'ów i benefitów, czyli korzyści, ale też są pewne rzeczy, o których warto wiedzieć i warto wspomnieć, zanim się zdecydujecie na Mavica 2 Pro. I dzisiaj spróbuję Wam trochę na ten temat poopowiadać i trochę podzielić się swoimi informacjami, swoimi doświadczeniami. Jeżeli chodzi o Mavica 2 Pro i Mavica 2 Zoom, to są drony, które weszły już jakiś czas temu, już pewnie z półtora roku temu. Natomiast kilka spraw jest dosyć istotnych i o których warto wiedzieć, m.in. to, że bateria jest tutaj mocniejsza, ponad 15 V. Mavic 1 miał baterię o napięciu 11 V. Mamy tutaj baterię 4-celową, a tam była 3-celowa. Ten dron jest mocniejszy, świetnie radzi sobie na wietrze, ma niski profil, czy kapitalnie przyspiesza i fantastycznie hamuje. Pod względem lotów jest naprawdę niezły, ma dosyć cichy, ten dźwięk jest przyjemny, oczywiście on nadal jest głośny, szczególnie jeżeli na przykład latacie w trybie sportowym, ale ten dźwięk już jest dużo przyjemniejszy niż na przykład w Mavicu R. Z pozostałych rzeczy, które podobają mi się w samej konstrukcji, o konstrukcji na razie mówimy, to są otwory wlotowe, otwory wylotowe, genialnie to jest zaprojektowane. Same sensory, tu można mówić o tym w kategorii benefitu, ale też w kategorii utrudnienia. Ja na przykład nie mogę wyłączyć sensorów w trybach inteligentnych i to jest dla mnie utrudnieniem, dlatego że zdarza się, że na przykład promienie słoneczne w taki sposób padają, że zatrzymują drona, bo sygnalizuje on. Ten boczny sensor sygnalizuje obstacle, czyli przeszkodę, która jest obok drona, a tak naprawdę jest to promień słoneczny. Następna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to co mi się bardzo podoba, to jest to dodatkowe światło przy lądowaniu. Ten dron może być też używany przy kręceniu, nagrywaniu materiałów podczas wieczornych sesji, więc dodatkowe światło stanowi głównie wsparcie przy lądowaniu, ale też druga rzecz, która jest cholernie istotna, to jeżeli na przykład latamy, nie wiem, w promieniu 100-200 metrów i nagle patrzymy na aparaturę, jest już ciemno i nie możemy dostrzec drona, możemy sobie zawsze przyświecić klawiszem C1 i zobaczyć, gdzie on jest. Następna sprawa, jeżeli chodzi o fabryczne ustawienie, gimbal porusza się dość mocno, natomiast bardzo łatwo można go wyregulować poprzez przejście w prawy górny róg, Advanced Settings, tam jest ikona gimbala i przechodzimy do ustawienia Pitch Smoothness. Tam są Advanced Settings właśnie i jest gimbal Pitch Speed i Smoothness. Speed powinniśmy ustawić na mniej więcej 15-20, jeżeli chodzi o Smoothness też około 15-20. Speed to jest jak szybko ten dron porusza gimbalem, a smoothness to w jaki sposób zatrzymuje się, czy zatrzymuje się w miejscu, czy jest pewna inercja, czyli rozpęd i po chwili się zatrzymuje. Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp, gdzie za 10 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp. Ruchomość kamery genialna, można spojrzeć prawie jak w Inspire'ze. Oczywiście jak spojrzycie bardziej tutaj w prawo czy w lewo, to będzie widać podwozie, ale na pewno poprzez wodzenie palcem na ekranie i tym niebieskim kółeczkiem można sterować kamerę fantastycznie góra-dół w sposób niemal manualny. Otwory, o których mówiłem, wlotowe do chłodzenia, genialne. Sensor także na górze, genialne sensory na dole. One są i pomocą, i trochę przeszkadzają, to co mówiłem. Dodatkowo bardzo fajna jest ta konstrukcja, jeżeli chodzi o slot karty i to gniazdo do linkowania, do podłączania na przykład go z kontrolerem. I to, co trzeba przyznać, że trzeba się przyzwyczaić, z której strony jest wlot karty pamięci, bo można sobie to pomylić, to nie jest oznaczone tutaj w żaden inny sposób, czy to jest prawa, czy lewa strona.
Następną zaletą, o której można powiedzieć, to jest wbudowana pamięć 8 GB. Jeżeli zapomnicie na przykład kartę pamięci, to jest super sprawa i faktycznie warto taką dodatkową pamięć mieć i warto ją opróżniać też, żeby nie była cały czas obciążona i cały czas zajęta. Ten dron ma 3 tryby lotu, ma tryb Position, Sport i tryb Tripod. To, co go wyróżnia w stosunku do poprzednich dronów, to jest bardzo fajne przełączenie, szybkie przełączenie z pozycji kontrolera. Jeżeli chodzi o tryb Tripod, czyli statyw, wtedy porusza się bardzo wolno i precyzyjnie, można nim latać na przykład pomiędzy drzewami albo pokazać bardzo precyzyjne ujęcie, jeżeli jesteśmy blisko danych obiektów. Jeżeli latacie w trybie Tripod, trzeba przećwiczyć i najlepiej wyłączyć czujniki, jeżeli jesteście blisko obiektów, bo faktycznie ten system Obstacle Avoidance nam mocno blokuje ruchy, jeżeli nagrywamy coś w pobliżu drona. Natomiast jeżeli chodzi o APAS, to jest Advanced Pilot Assistant System, czyli on umożliwia nam mijanie przeszkód, jeżeli rozpędzamy się i zamiast zatrzymywać się przed przeszkodą, możemy ją wyminąć albo górą, albo bokiem, zwykle to jest dokonywane na dwa sposoby. To, co mi się podoba też, to nowe śmigła low noise, one fajnie pracują, są drogie jak cholera, już raz kupowałem 110 zł za komplet, a są naprawdę fajne, delikatne i nawet jeżeli mamy jakąś interakcję z palcami, to tylko delikatnie na skórek zranimy. To nie są takie twarde śmigła jak na przykład w Inspire'ze, czy w Fantomie, gdzie naprawdę może dojść do tragedii, jeżeli mamy bliski kontakt z tymi śmigłami. Jeżeli chodzi o moje ulubione tryby, aktywne tryby, inteligentne tryby lotu, to na pewno Active Track w tej pozycji Spotlight, kiedy śledzimy dany obiekt, przemieszczając się niekoniecznie dronem, ale przemieszczając się samą kamerą. Profile jest niezły. Active Track, ten klasyczny Trace, też jest całkiem fajny, oprócz tego, że kiepsko lata do tyłu i to jest niestety wada Mavików i któregoś już z oprogramowania, że nie jesteśmy w stanie lecieć prosto, cofając się, tylko on zwykle skręca i śledzi nas tak jak w Spotlightie. Z tym jest trochę kiepsko. No i druga rzecz, która jest moim zdaniem dużą wadą, to w trybach inteligentnych mamy ograniczone rozdzielczości, ograniczony klatkaż i czasami jest tak, że nagrywamy tylko na przykład w 1080p w 30 klatkach na sekundę, co jest uważam słabe. Rozdzielczość 4K maksymalnie możemy nagrywać w 30 klatkach na sekundę. To jest całkiem nieźle i to, co mi się też bardzo podoba, że mamy dwa pola widzenia, mamy HQ i Full Field of View w zależności od tego, co chcemy uzyskać, około 50 stopni lub też 75 stopni pole widzenia i to jest tak, jakbyśmy mieli dwie optyki i faktycznie ta jakość w obu przypadkach jest całkiem niezła i to dobrze się sprawdzało. Przetestowałem wszystkie inteligentne tryby i przetestowałem wszelkie możliwe ustawienia i mogę powiedzieć tak, slow motion jest dosyć słaby w 1080p, to jest do poprawy na pewno. Jeżeli chodzi o tryby płaskie, czyli D-Log M i kolor 10-bitowy, no to jest genialna sprawa pod warunkiem, że po pierwsze macie wprawę, cierpliwość, świadomość, oprogramowanie i jeszcze właśnie komputer do tego, żeby działać. Jeżeli nie, to trzeba trochę wyregulować ten profil normal, który jest, a mianowicie trzeba zdjąć nieco saturacji, nieco kontrastu, przynajmniej na minus jeden. To jest takie moje doświadczenie, które wyniosłem, dlatego że ten obraz jest dosyć mocno kontrastowy, jest dosyć mocno saturowany, nasycony. To, co jeszcze chciałbym powiedzieć o samej kamerze, kamera spisuje się nieźle, aczkolwiek to nie jest kamera na miarę powiedzmy Lumixa GH5, to jest kamera na miarę kompaktu premium, prawda? Czyli to nie do końca jest kamera, którą możemy wykorzystać w takich samych celach jak na przykład matryce APS-C czy matryce pełną albo matryce mikro 4/3 już w tych nowszych właśnie rozwiązaniach typu Olympus czy Leica czy nawet właśnie Lumix. To, co fajne jest w tym dronie, że możesz go używać w sposób amatorski, czyli przestawić wszystkie ustawienia na auto i będzie w miarę okej i sterować nim też poprzez inteligentne tryby, a możesz też wyciągnąć z niego coś więcej, czyli wejść na ten poziom przynajmniej plus jeden, plus dwa, a mianowicie kupić filtry, strzelać w profilu płaskim, strzelać właśnie w D-Logu M, później barwić w DaVinci w postprodukcji. Następna rzecz, możesz zastosować hyperlapsy i hyperlapsy możesz zastosować
zainstalować z automatu, ale możesz też zrobić je w RAW-ach co 2 sekundy. To jest niesamowita rewelacja. Ustabilizować je, najpierw ekspozycję ustabilizować, wyrównać ekspozycję w Lightroomie, później ustabilizować na przykład w Adobe albo w innym programie ustabilizować te ujęcia i przepiękne uzyskać hyperlapse, jeżeli chodzi o Mavic 2 Pro. To jest jedno z mocniejszych jego narzędzi i faktycznie chcąc się wkręcić w to, można naprawdę uzyskać genialne rezultaty, jeżeli robicie fajne montaże w dużych miastach, kiedy mamy podświetloną elewację i zmienia nam się na przykład ekspozycja z dnia w dzień, to jest idealne narzędzie, żeby coś takiego zrobić. Z rozwiązań praktycznych, które mi się też bardzo podobają, to jest ten adapter do ładowania, a ten adapter zmienia właśnie naszego Mavica w powerbank. To jest jedna rzecz, jeżeli macie na przykład słabą baterię tą i przemieszczamy się, można podładować sobie telefon w ten sposób. Można też podładować telefon bezpośrednio z kontrolera. To jest fajne, szczególnie jak ktoś ma iPhone'a i wcześniej nie był w stanie tego robić. Tutaj pierwszy jest model drona, gdzie możemy to w ustawieniach kontrolera uzyskać. Sam kontroler jest nieco inny niż ten poprzedni, mianowicie przełączenie tutaj z boku trybów. To jest tryb T, tripod, P, position i S jako sport. Drążki odkręcane, tak jak było to w Mavicu R wcześniej. To, co mi się też podoba, to te klawisze, które można sobie samemu zdefiniować. Zresztą to mieliśmy też wcześniej, C1, C2. I co? No i inny kolor jest fajnie ten kolor rozwiązany, bo jest taki szary, dobrze leży w dłoni ten pilot. Jest ok. Oczywiście lepiej byłoby, gdybyśmy mieli ekran pewnie wyżej, ale kontroler jest jak najbardziej fajny. I druga rzecz, kolejna sprawa, która jest niezwykle istotna do podróżowania się i przemieszczania. Ten dron jest bardzo praktyczny. Jeżeli chcecie na przykład wyciągnąć baterię, to on jest wtedy bardzo lekki i można go przechowywać praktycznie wszędzie. Nawet jak się z nim podróżuje, to ludzie nie patrzą na niego jako sprzęt profesjonalny, pomimo że jakość już jest profesjonalna tych nagrań. Faktycznie, jeżeli na przykład, nie wiem, podróżujemy samolotem, nie musimy całej walizki zabierać ze sobą, tylko tego Mavica można praktycznie wziąć do każdego bagażu i to jest jego wielką zaletą. Jeżeli chodzi o wady, jakie tutaj znalazłem, przede wszystkim nie mamy pełnej kontroli nad inteligentnymi trybami lotów. Na przykład w Quick Shots mamy tylko 1080 czy 4K przy 30 klatkach na sekundę. To jest takie trochę dziwne. Nie mamy wszędzie dojścia przy tych inteligentnych trybach do parametrów naszych typu rozdzielczość klatkaż. To, co mi brakuje, to brakuje mi trochę profili kolorystycznych w tym zwykłym kodeku H264. Tam przydałby się na przykład DCNLike profil, to byłoby świetnie, bo ten normal, on nie do końca jest taki, jakbym chciał, ale okej, okay, mamy to. Brakuje inteligentnych trybów typu Course Lock, brakuje pewnie Terrain Follow, ale Course Lock i Home Lock na pewno by tutaj nie zaszkodziły. Oczywiście, jeżeli chodzi o sprawy, do których trzeba się przyzwyczaić, to jest samo zakładanie filtrów. Na początku możemy być nieco zestresowani, że ściągamy ten stokowy UV filterek UV, ale w pewnym momencie dochodzimy do wprawy. Ja mam tutaj chyba 16 filtrów do tego drona. Mam cały komplet filtrów ND i także filtrów ND.pl, a także filtry gradientowe 3. Także Polar Pro polecam, dlatego że to jest marka premium, a jeżeli stosujemy drona premium, czyli Mavica 2 Pro, więc warto też zastosować najlepsze filtry. Zresztą o filtrach zrobiłem osobne szkolenie, warsztat online, do którego Was jak najbardziej zachęcam i do którego link umieszczę Wam poniżej. To, co mi się bardzo podoba, to jest na pewno OcuSync 2 i te tryby 2, czyli na przykład Active Track 2, gdzie możemy ścigać, tropić pojazd czy obiekt do 70 km na godzinę. Tam mamy tryb przełączenie w tryb Fast. Genialna sprawa, Waypoints 2, kapitalne, już podchodzi bardziej pod liczy niż pod klasyczny Waypoints z DJI. I na pewno podoba mi się też Point of Interest, gdzie już nie musimy nadlatywać nad obiekt i go zaznaczyć, zarejestrować, tylko możemy z dystansu zaznaczyć, obrysować obiekt i
system sam przelicza odległość od danego obiektu. Na pewno Point of Interest mocno poszedł do przodu, na pewno hyperlapsy świetne są w tej chwili. Co do Zoom Dolly w Mavicu 2, ja myślę, że można to zrobić w postprodukcji, nie trzeba być specem, super specem, żeby coś takiego uzyskać. Wady tego drona, bo jest ich parę. Pierwsza wada, jaką tutaj na pewno mogę wskazać, to jest cena, dlatego że cena tego drona katalogowo to jest około 6,5 tysiąca plus komplet Fly More Combo 1,5 tysiąca, czyli mamy 8 tysięcy złotych. Co do jakości jest w porządku i jeżeli jesteśmy zabrani na rynku, możemy bardzo szybko odpracować tego drona na zleceniach albo na ujęciach i sprzedać dobre ujęcia w postprodukcji na stokach, czy na przykład świetne ujęcia typu hyperlapsy. Dlaczego nie? Im trudniej, tym mniejsza konkurencja. I to na to trzeba zwrócić uwagę, że ten dron już umożliwi wam zarabianie i to faktycznie tak wygląda, tak działa. Trzeba się trochę wkręcić, zainteresować. O tym mówiłem też w swoim warsztacie pod tytułem Zarabiaj na zleceniach dronem. Druga wada, jaką tutaj znalazłem, to na pewno dla mnie wielką wadą jest niedopracowany ten gimbal cover, dlatego że on rysuje kamerę tutaj od góry i porysowałem dwie kamery wcześniej, natomiast ta jest nieporysowana, bo musiałem przykleiłem tutaj kawałek taśmy, który faktycznie nam chroni tego Mavica 2 i możemy dzięki temu go sprytnie założyć. Na pewno jest to trochę kłopotliwe, jeżeli chodzi o zakładanie tego i też zauważyłem, że w transporcie sama ta osłona mi spada, ale jest ok. Druga rzecz, te nóżki tutaj dolne nie do końca, te ramiona dolne nie do końca dochodzą. Wielokrotnie się spotykam właśnie z taką sytuacją, że są niedociągnięte, ale to jest mała wada. Trzecia wada, to co mówiłem, inteligentne tryby lotu. Brakuje mi na pewno course lock i brakuje mi home lock. To są takie dwa tryby, które na pewno przydałyby się tutaj w Mavicu 2 Pro. Na pewno mocno wkurzająca jest praca sensorów, dlatego że podczas inteligentnych trybów nie można ich wyłączyć i to faktycznie drażni. Powinno być tak, że jednak jeżeli chcemy, jesteśmy świadomi, to no możemy potwierdzić i możemy takie tryby wyłączyć. Podsumowując, no wiadomo, ten kodek jeszcze 264, który mamy, on wymaga dużo cierpliwości, dużo znajomości tematu, dużo pokory i oprogramowania, ale także komputera. Ja bym na pewno dołożył profil kolorystyczny, ten D-Cine-like. No i słaba jakość, jeżeli chodzi o 1080p w slow motion, to faktycznie ta jakość jest średnia, nie za bardzo można polecić. Podsumowując, co mogę powiedzieć, słuchajcie, dron jest świetny, jest bardzo drogi, największy wypas, jaki można osiągnąć, 4 razy większy sensor niż w przypadku Mavica 1 Pro i w przypadku Mavica Zoom. To jest jedna z lepszych propozycji, jakie mamy w tej chwili na rynku. Polecam na pewno do tego dokupienie sobie kompletu filtrów albo nawet dwóch kompletów filtrów, czyli zwykłe ND i polaryzacyjne plus gradientowe. I polecam więcej baterii, przynajmniej jedną. Nie wiem, czy rozwiązanie Fly More Combo jest idealne, ale dwie baterie, jeżeli nie wykonujemy zleceń i pracujemy dla siebie, to jak najbardziej dwie baterie. Jeżeli wykonujemy zlecenia, to doskonale wiecie, ile wam jest potrzebne, bo pewnie nawet 5 to nie będzie za dużo. I to jest mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o moje doświadczenia z Maviciem 2 Pro. Jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami, to zachęcam do komentarza pod filmem. Mogę jeszcze powiedzieć, że też stworzyłem specjalny warsztat online dotyczący użytkowania Mavica 2, do którego was zachęcam. Link promocyjny z kuponem znajdziecie w opisie pod tym filmem. To jest wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.